Paku. Jak panowie się dzisiaj czujecie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. How you feel, Norman, today? Dobrze. Ty generalnie jesteś profesjonalnym pięściarzem. Tak jest. Powiedz mi, czy wcześniej, z tego co ja pamiętam, ty generalnie o świecie freak fightów, no nie wypowiadałeś się jakoś tak dosyć dobrze, nie? Że... Zdecydowanie. Powiedz mi, skąd nagle zmiana zdania? Czy to nie jest taka trochę hipokryzja, że teraz jednak bijesz się we freakach, a wcześniej... Wiesz co, tylko głupi człowiek zmienia zdanie, co nie? Wiesz, freaki też się zmieniły. Co ty masz? Bo Norman bardzo często mówi, że... Zmienia zdanie, co? Taka trochę hipokryzja, że teraz jednak bijesz się we freakach, a wcześniej... Wiesz co, tylko głupi człowiek zmienia zdanie, co nie? Wiesz, freaki... Kurwa, z Alanem by się dogadał. Też się zmieniły. Co ty masz... Bo Norman bardzo często mówi, że walki, które on tak jakby przeprowadza, to jest easy money. I czy ty uważasz, Norman, że walka z Maćkiem to easy money? No, I think it's tougher fight, obviously. Nie, to zdecydowanie trudniejsza walka. Nie, Szeligo. To jest zawodowy bokser. No, ja lubię oberwać. Dla mnie nie problem. Ciekaw jestem, jak on zniesie moje kopnięcia. Szczególnie jak chwycę za klapki i zobaczymy, jak klapeczkę ładnie odbije. Próbuj. I have a little friend here for you, my friend. My little friend. Tak, tak, my little spokojnie, friend. Spokojnie. My friend. Ma czapeczki? O, wziąłeś czapeczki? Dobrze, dobrze, nie mam. O, ale mu kurwa buzinkę zapierdolił klepeczkiem. Dobrze, dobrze, nie mam. Ale mu wypierdolił kurwa klapka w czoło. Ej, ej, on mu wypierdolił klapka w czoło, to jest kurwa niesamowite. Ma klapeczki? O, wziąłeś klapeczki. Dobrze, dobrze, nie mam. Najlepsze to, że ten Sulecki by zgasił po jednym liściu tych ochroniarzy. Bo wiesz, bo oni jakby są duzi i mają trochę siły, ale kurwa, dobrze, że nie biją ci zawodnicy tych ochroniarzy, nie? Możesz, Piotr, tyle sobie możesz. I drink beer after and say, my friend, piję piwko, chodzę w klepeczkach, zobaczysz. Dobrze. Back to the boxing career. Norman, ty wczoraj nazwałeś Maćka dziwką. I czy ty podtrzymujesz te słowa, bo po nich bardzo się mocno zrobiło. No tak go nazwałem i tak pozostaje. Jak ty się masz do tego, że on nazywa cię dziwką? Ale w jakim sensie ty mówisz, że jestem dziwką? W jakim sensie to mówisz, chłopie? W jakim ty sensie mówisz, że jestem dziwką? Weź to kurwa, ten argumentuj to w tym momencie. Argumentuj to w tym momencie. I think you're good. Not a bitch as in a bitch. Jesteś dziwko, jak to dziwko. No, wiesz, czy jesteś mocnym zawodnikiem, czy nie, to sobie... Dobra, kończymy, kurwa. Piece of shit. Ja to się odpierdala. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć zestawienie Norman kontra Maciek Sulecki 9 grudnia, kupujcie pay-per-view na fame.tv. Kurwa. Take me that too. Norman jest taki pierdolnięty, ale jest taki kochany zarazem. No. O panie! Dziękuję, Bączek. Nie spojrzałeś. Bączek przesyła 20 zł. Chyba mi się donatę nie wyświetlił.